I attack you with a spider kick, power level 5. I defend with level 6 Lawn Ninja. Sucker, you fell right into my trap. You're exterminated. Oh, no, Yo, Reactor, slap me some skins. That's right, kids! Exterminator trading cards are here! There's Reactor, Shellshock, The Eviscerator, and your favorite Exterminator, Ace Hardlight! Collect them all and exterminate your friends today! Elo wszystkim, z tej strony Pomidor i jak widzicie na samym starcie odpaliła się nam cutscenka, która wytłumaczyła nam pewną rzecz. Mianowicie w samych pierwszych 40 sekundach tego oto odcinka była reklama eksterminatorów, a raczej kart eksterminatorów i je otrzymujemy, kiedy przejdziemy wymagane rzeczy. Przykładowo, jeśli ogarniemy wszystkie skillpointy, to możemy otrzymać takową kartę, bądź karty eksterminatorów. Z tego co słyszałem i się orientuję, to jak się zdobędzie je wszystkie, to można odblokować kostium Ninja Ratcheta, ale tutaj niestety pewności 100% nie mam. Znajdujemy się teraz obecnie na planecie Saratos. Saratos jest jedną z moich ulubionych planet ze względu na A. Soundtrack, B. Design poziomu i w zasadzie to tyle, co chciałem powiedzieć. Nie pamiętam niestety, co wydarzyło się w pierwszym odcinku, czy użyłem pewnej rzeczy, o której zaraz wam wspomnę, bo jest to coś, co być może trochę seria urozmaici. Dla niektórych pewnie to nie urozmaici serii, dla niektórych to urozmaici na te długie odcinki, które i tak są raz w tygodniu, ale dobra, zaraz do tego dojdę. W poprzednim odcinku poznaliśmy fabułę gry. Dowiedzieliśmy się, dlaczego Ratchet, Clank oraz Al trafili do Dread Zone. No i w zasadzie to pokonaliśmy pierwszą planetę, taką nietreningową. No i teraz jesteśmy na Saratos. Szczerze powiedziawszy, niestety nie znam żadnych tutaj ciekawostek odnośnie planet, dlatego że gdy obserwowałem sobie wiki Ratcheta, to nic tam nie pisano, więc no być może, nie wiem, nie ma dogłębnych informacji, być może gra, która, w sensie ta gra była po prostu wydana nieskazitelnie, czyli nie było żadnych, powiedzmy, tam usterek, bądź też innych rzeczy, które sprawiłyby, że po prostu, no nie wiem, były jakieś problemy w produkcji. Tak więc no. Swoją drogą, jest jedna kwestia, którą muszę poruszyć odnośnie naszych tam reporterów. Otóż, jak słyszycie, Dallas za każdym razem komentuje różne poczynania Ratcheta. Zresztą to nie tylko z Ratchetem jest, bo też jest z innymi, powiedzmy, gladiatorami, którzy muszą mierzyć się na różnych oto arenach. Mogę wam powiedzieć szczerze, bez żadnych tutaj skrupułów, bez żadnego tutaj owijania w bawełnę, że myślę, że Dallasa spokojnie polubicie, ponieważ jest on dosyć ciekawą personą i moim zdaniem wykonuje swoją robotę bardzo dobrze. I tutaj troszeczkę panikuję, dlatego że jak widzicie, nie mam już amunicji w Magma Cannon. A nie powiem, że nie, Dual Vipery to po prostu jest dla mnie broń, która mocno zsie. Jakby nie za bardzo lubię Dual Viperów, no niektórzy, nie wiem, są zwolennikami, ja niekoniecznie. Dlatego tutaj się teraz kręcę jak smród po dupie. Tak brzydko mówiąc oczywiście. Zauważyłem w ogóle, że w pierwszym odcinku byłem trochę taki za bardzo spięty, dlatego tutaj już wezmę taką luźną nawijkę, ponieważ no nie ma co się spinać. Znaczy w małym stopniu pewnie się dalej będę spinał, dlatego że jest to seria, którą no nie powiem, że nie zależy mi, żeby po prostu w fajny sposób wyszła, żeby wiecie, była w fajny sposób oglądana i żeby wam się ogólnie ona podobała. Drugie zadanie na Saratos jest takie, że musimy zlokalizować Pumę. W dużym skrócie, czym jest Puma? Puma jest to pojazd, którym poruszamy się w Ratchetie Gladiator. No i tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o taką luźną nawijkę. Jeżeli chodzi o Saratos, to z tego co pamiętam, ja za dzieciaka miałem chyba jedynie problem z tą właśnie misją, gdzie pojedziemy Pumą, ponieważ będzie taka misja z 3 dokładnie punktami, które trzeba będzie ogarnąć. I za dzieciaka miałem problem z tymi punktami, natomiast moi kuzyni, jak to oczywiście progracze w przeciwieństwie do mnie za młodu, to zaliczyli to za pierwszym razem. Co za skurczybyki jedne, co nie? Naprawdę momentami aż mnie boli dupa, jak tak na to patrzę, że oni sobie lepiej radzili w takich grach. Może to jest spowodowane tym, że po prostu, nie wiem, trochę zazdrościłem im, kto wie. Tutaj przed chwilą mieliśmy level upgrade, a raczej level up Dual Vipersów, bo nasze Dual Vipersy teraz poleciały na level 2, co jest oczywiście spoko. Jestem tylko ciekaw, czy Dual Vipery uratują mi dupę w ostatnich odcinkach, bo szczerze powiedziawszy gameplay na razie nagrałem do Orkson. Łącznie chyba z Orkson nawet, z tego co dobrze pamiętam, będę musiał zresztą zobaczyć. No ale dobra, myślę, że na chwilę obecną, poza tym, że musimy dostać się do Pumy i w zasadzie to, jak widzicie, nic ciekawego się tutaj na ekranie nie dzieje, poza tym, że ja atakuję sobie stworki, to myślę, że teraz przyszedł czas na jakąś luźną dygresję z mojej strony. Więc kupiłem sobie wczoraj Herosów PlayStation Move, czyli grę, która pojawi się w tym roku na moim kanale, ale ona się pojawi w momencie, kiedy tam zaliczę maraton Sly'a i tam Jacka 3 zrobię przy okazji. Bo pomimo, że ta gra jest takim totalnym spin-offem i czymś, co jest praktycznie brane na osobny jakby byt, to jednak wolę to mieć z głowy, dlatego że jednak no wiecie, jest to nawet spoko gierka. Też myślałem nad tym, żeby ograć może PlayStation Battle Royale bodajże, albo All Stars Battle Royale, coś takiego. Bo to też z tego co słyszałem jest nawet spoko gra. Bo teraz wiecie, zobaczyłem na podglądzie, że mamy level up tego Magma Cannon na level 4. Z tego co wiem, w 3. odcinku chyba będę miał już upgrade na level 7, tak więc to już będzie dosyć spory upgrade. Bo jednak jest to bardzo dobra broń, jedna zresztą z moich ulubionych. Aczkolwiek jestem ciekaw, czy będzie broń, która przebije Magma Cannon, bo z tego co ja widziałem, z tego co oglądałem, z tego co obserwowałem, to są bronie, które przebijają Magma Cannon. No dobra, challenge complete. Jak widzicie, jest to wszystko ogarnięte. I teraz podróż Pumą do 3 punktów, które trzeba będzie ogarnąć. Więc zadanie jest proste. Będziemy musieli 3 punkty ogarnąć w taki sposób, że Ratchet będzie musiał lub roboty, które mu towarzyszą, będą musiały po prostu przekręcić śrubę, co spowoduje oczywiście, że dany punkt zostanie wyłączony, tudzież, nie wiem, energia z tego punktu zostanie jakoś wstrzymana, whatever, jak chcemy sobie to tłumaczyć. W każdym razie musi to być jak najbardziej ogarnięte, jak zresztą tutaj widzicie. I jest to sekcja, która jest przyspieszona. Pewnie się zapytacie, dlaczego jest to przyspieszone. Są do tego powody. Powody są takie, że w postprodukcji inaczej się jakby komentuje gameplay niż na żywo, kiedy grasz w grę i w międzyczasie widzisz to, co się dzieje na ekranie i to, wiesz, komentujesz, nie? W postprodukcji jednak, powiedzmy, w takich sekwencjach trzeba na bieżąco komentować akcje, że na przykład o, tutaj patrzcie, tutaj zabijam tego, ten nie wiem, mi tutaj się wleciał, więc teraz tego zabiję. Wiecie o co chodzi. To jest jakby inaczej by to wyglądało, gdybym to robił w live produkcji, a inaczej w postprodukcji. I live, nie mam na myśli live streama, tylko live, że wiecie, komentuję, nagrywam to, co widzę na ekranie, w sensie na bieżąco. No jak widzicie, udało nam się ogarnąć wszystkie 3 punkty. Tutaj lewiatany nam próbują przeszkodzić, bo z tego co wiem, tak, te stworki nazywają się lewiatany. I teraz dojeżdżamy do punktu, który oczywiście zalicza nam challenge. I tak, w tym odcinku również arenki będą przyspieszone, dlatego że arenki mogą być bardzo, ale to bardzo skomplikowane i bardzo długawe, a tym bardziej w postprodukcji. No i tutaj będziemy musieli zawalczyć z królem lewiatanów. Ale zanim, że tak powiem, dojdziemy do króla lewiatanów, musimy się pozbyć mniejszych tutaj stworków. Bo czemu nie? W końcu taki challenge, czyż nie? I tak, gra tutaj, jak widzicie, wymaga od nas tego, że musimy kolidować z Hacker Bayem. Sorry, nie Hacker Bayem, tylko Hacker Rayem. Żeby aktywować Hacker Raya, to po prostu musicie wcisnąć... musicie wcisnąć prawą strzałkę. Na D-padzie oczywiście. Bo na czym innym? Niestety nie pamiętam żadnych moich wspomnień, jeżeli chodzi o tą arenkę. A szkoda, bo naprawdę myślę, że jest co wspominać z niektórych takich, powiedzmy, ścieżek, leveli, whatever. Ale niestety w tym wypadku, no, nie wykażę się zbytnio wiedzą, dlatego że niestety tego nie pamiętam. No i tutaj mamy już, kurde, konfrontację z królem lewiatanów. Albo królem lewiatan, whatever. Nie wiem, czy to się jakby odmienia, ale raczej to jest król lewiatanów. Bo wiecie, są pomniejsze lewiatany, które po prostu, no, nas atakowały. No i tam możecie od czasu do czasu zobaczyć, że przewijają mi się jakieś skill pointy. Skill pointy mi się przewijają z tego względu, że bardzo łatwo je zrobić w Ratchetie Gladiator. I mówię tutaj całkowicie szczerze i całkowicie nieironicznie. Ratchet Gladiator to jest najprostszy chyba Ratchet, gdzie bez problemu można skill pointy zrobić. I nie mówię, że w jedynce, dwójce, trójce, czy tam, nie wiem, w Size Matters, czy w innych grach jest ciężko zrobić. Tylko że tam jakby, wiecie, Insomniac trochę więcej od was wymaga. W Gladiatorze to tak na dobrą sprawę wystarczy, że będziesz przechodził grę i tam gdzieś po drodze ci się przewiną jakieś skill pointy, bo coś przypadkowo zrobisz. Challenge complete. Nic dodać, nic ująć. Tyle w temacie. No i tutaj oczywiście przelot nad pierścieniami, czyli tu już zaczynamy nasze poboczne zadanka. Szczerze myślałem, żeby przewinąć te zadanko, ale stwierdziłem, że to zostawię, dlatego że jakoś tak mam sentyment do tego zadanka i nie chcę jakoś go super przyspieszać w montażu. Tak jakoś mam pewien sentyment do tego. Zawsze lubiłem przez te pierścienie przelatywać. I tak co jakiś czas będziecie widzieli mój katastroficzny gameplay, gdzie będę niestety czasami nie ogarniał kontrolek i będę wjeżdżał w te beczki, dlatego że... No nie powiem, że nie ciężko mi się dosyć kontroluje. Jakbyście słyszeli jakiś czas, to sorry, ale niestety może być dlatego, że przeciąg mam mały w pokoju, bądź też ogólnie w domu jest, no bo ja mam otwarte okno, bo jest taka duchota, serio. Jest koło 15 albo 17 stopni, coś takiego. Więc no jest całkiem. I tutaj już na kompletnym, wiecie, kompletna panika tutaj mnie uderzyła i praktycznie zobaczcie, ile mam punktów i od razu mówię spoiler, że uda mi się to z taką ilością punktów zaliczyć. Niestety tutaj gwiazdki mnie trochę trollowały, co możecie zobaczyć, że musiałem się trochę cofać tym pojazdem, ale tak czy siak się udało. Challenge complete, challenge complete. I powiem szczerze, że jestem naprawdę zszokowany, że Saratos jest taką krótką planetą, bo gdy grałem, jak byłem mały i w zasadzie teraz jak gram, to no serio, nie mogę wyjść z podziwu, że druga planeta jest taka krótka. Wydawało mi się, że to będzie coś, co będzie troszeczkę czasu zajmowało. Mały spoiler, challenge z tym działkiem również będą w tym let's playu przyspieszane, więc teraz ostatni raz widzicie, kiedy ja z tym działkiem, powiedzmy, w normalny sposób tutaj koliduję i w normalny sposób gram, dlatego że stwierdziłem, że po prostu w postprodukcji będzie się to lepiej oglądało, jak będą one w małym stopniu przyspieszone, bo i tak nic ciekawego się nie dzieje, poza tym, że atakuje lewiatany. Swoją drogą lewiatany bardzo ładnie wyglądają w Tools of Destruction, bo sobie oglądałem różne let's playe. Trzeba będzie w tym roku zabrać się za Tools of Destruction, bo plan jest taki ogólnie, już tam mogę wam co nieco zdradzić, że po Gladiatorze robimy Size Matters, a po Size Matters zaczynamy maraton z serią Future. Czyli wiecie, Tools of Destruction, A Cracking Time, Nexus i chyba było coś jeszcze, chyba Quest for Booty bodajże. No to będą 4 gry. Wiem, że pewnie powiedziałem to w złej kolejności, ale nie liczy się kolejność, liczy się kontekst. Bo później, wiecie, pojawią się takie wspaniałości jak 4 za 1. Załoga Q, czyli jedna z bardzo hejtowanych gier w serii Ratcheta, bo słyszałem, że załoga Q bardzo ssie jako gra, dlatego że samą grę można przejść bodajże w 2 godziny lub poniżej 2 godzin, jak wiesz co robić. Bo ta gra ma bodajże chyba, z tego co wiem, 3 planety, tak dobrze słyszałem? Niestety mówię, na Ratchetie się kompletnie nie znam, w sensie tam mniej więcej wiem, o co chodzi z serią, wiem jakie są postacie, wiem o co biega, ale po prostu nie znam się pod takim względem, że nie wiem jaka gra miała 3 planety, jaka gra miała ileś planet. To mniej więcej sobie, wiecie, przygotowywuję się do takich let's play z Ratcheta, się zawsze przygotowuję w taki sposób, że albo wejdę na Wikipedię, albo sobie, powiedzmy, zobaczę jakiś let's play. Czyli przykładał tam gamera albo kogoś, albo Pixela w zasadzie, bo chłopaki najdalej zaszli z serią Ratcheta, bo jeszcze przykładowo Sirlexa niektórych tam odcinków nie oglądałem. Swoją drogą pozdrawiam Sirlex Play oraz Sebulby 2000, więc ta. No ale jako tako, no mówię, no mówcie co chcecie, ja uważam, że idzie mi nawet ok w tej serii, w sensie w tej serii mowa o Zagrajmy Wy, a nie o serii Ratcheta. Bo jako tako nie widzę, żeby aż tak źle szło. Myślałem, że będzie mi szło gorzej, że będę, wiecie, bardziej lamił, ale okazuje się, że mogłem się pomylić, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek to wygląda. No i w taki oto sposób w ostatniej sekundzie skończyliśmy challenge na Saratos. I odblokowaliśmy Kronos. Więc lecimy na Kronos. And now for a Vox Sports update. Dread Zone's Extermination of the Day award goes to Shellshock for his 360 tomahawk finishing move on Plutonium Jones. It was a beauty, Dallas, and it marked Shellshock's 3rd extermination of the season. At 4th, actually. The Omega Twins count as 2. Good points. And we're now live with Shellshock for comments. Shellshock? Ha ha! Those Omega Twins went down like wee little girly men. Yes, quite ironic, especially since they were actually teenage girls. Yeah, ironic. Hey, Juanita, are you wearing Ace Hardlight underwear? And now for a heartwarming story in entertainment news. Courtney Gears has made a remarkable recovery after a near-death experience last year when she was attacked by 2 psychotic fans. Ah, poor girl. You know, you just hate to see that kind of senseless violence. It's a calling, Dallas. I'd just like to take those 2 creeps and... I'm sure we all would, Juanita. And you may just get your wish, because those very evildoers are about to come face to face with the mighty Shellshock. Catch it all live on Dread Zone. Więc nie wiem, czy wiecie, ale Shellshock jest jedynym eksterminatorem, z którym nie walczymy na arenie Dread Zone, bowiem walczymy z nim na już znanej nam planecie Kronos. Jakie są tego powody? Sam chciałbym wiedzieć, moi drodzy. Sam chciałbym wiedzieć, dlaczego z nim walczymy na Kronos, a nie na arenie Dread Zone. No ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Też się dowiedzieliśmy, że Courtney Gears została naprawiona. I teraz pytanie się zapewne nasuwa takie. To co się stało, że była zepsuta? Więc 2 pewnych panów zaatakowało ją i ją po prostu zepsuli. W ramach takiego malutkiego przypomnienia, Courtney Gears pracowała z doktorem Nefariusem z Ratcheta 3. Swoją drogą kiedyś się zabiorę za Ratcheta 3, tak samo jak za Ratcheta 2, tak by the way. No ale dobra, jesteśmy na planecie Kronos. Kronos to trochę przypomina mi takie mocno zmodernizowane miasto, Metropolis. No ale, co ja tam wiem, ja się przecież nie znam. Albo jakbym to bardzo w śmieszny sposób powiedział, ja się tam nie znam się. I Kronos jest kolejną moją ulubioną planetą, bo jakoś tak design podoba mi się tej planety w wersji HD. Pomimo, że wersja HD bardzo ssie, to jednak bardzo lubię wygląd Kronos. Jakoś zapadł mi bardzo w pamięć. Chciałbym się tam kiedyś wybrać, gdybym miał tylko możliwość. No ale zadanko jest takie, że po prostu musimy się dostać do bramy, która jest zamknięta. W zasadzie to musimy ją odblokować. Tak więc yeah. I co jakiś czas będziecie mogli dostrzec, że zdobywam upgrade nanotek, dlatego że u góry nad HP mam coś takiego jak pasek Experience albo EXP, co możecie zauważyć. I dla osób niewiedzących bądź też niesłyszących, co dokładnie znaczy EXP to jest po prostu experience, czyli doświadczenie, które zdobywamy w trakcie pokonywania różnych potworów. I to nie tylko jest w Ratchetie, to jest w różnych grach, ale wolę o tym, powiedzmy, napomknąć tak dla pewności, dla osób, które mogą być może nie ogarniać, bądź też nie interesować się za bardzo takim tematem, więc z pomocą przychodzę tutaj ja, jakkolwiek to oczywiście brzmi, i wam takie rzeczy tłumaczę. No i teraz idziemy na arenę. Musiałem tak sobie trochę westchnąć, bo chciałem się przez chwilę zastanowić, co by tutaj powiedzieć. Ale miałem taką jedną myśl, którą chciałem wam przekazać, ale kurde, na razie to ją gdzieś zgubiłem i muszę sobie teraz przypomnieć co i jak. Wiem tylko, że obecnie jaram się tym nowym Crashem Bandicootem, który wyjdzie, w sensie tym Crashem Bandicoot Mobile. I cały czas kurde mam rozkminę, czy by czasem tej gry nie ogarnąć sobie teraz na telefon, bo dzięki Pixelowi mam tą grę... ogólnie ROM mam tej gierki, a raczej nie ROM, tylko po prostu pliki, które mogę wrzucić do emulatora Androida, ale niestety z tym emulatorem to też jest malutki problem, dlatego że nie mogę go coś ogarnąć, w sensie muszę zainstalować nowe OBB, bo niestety przez to, że mam starą wersję OBB, to no nie chce mi za bardzo współgrać, co oznacza, że takiego crasha sobie nie odpalę, a szkoda. Ale mam na to jakby radę i alternatywę. Wystarczy, że po prostu sobie grę ściągnę na telefon i Zakol mi coś podpowiedział odnośnie pewnego programu do nagrywania, którego mogę sobie ogarnąć, ponieważ czemu nie. No i sobie go oczywiście ogarnę i najwyżej, nie wiem, będę włączał Audacity i po prostu zamiast patrzeć się na wprost ekranu, to będę po prostu się schylał i grał na telefonie, bo tak też mogę zrobić. Challenge complete. Udało nam się odblokować tutaj bramę i przy okazji zniszczyć parę tych statków i przeciwników. No i jesteśmy teraz na arence, w której trzeba będzie skopać dupę niektórym potworkom, stworom, whatever, po prostu przeciwnikom naszym. I jak się domyślacie, arenka będzie przyspieszona. Ladies and gentlemen, give it up for the one, the only Shellshock! Ta Shellshock. To jest taka nieoficjalna konfrontacja z nim. Dlaczego nieoficjalna? Dlatego, że oficjalna będzie pod koniec Kronosu, a raczej planety Kronos. I stwierdziłem, że skoro jest to nieoficjalna konfrontacja, to przewiniemy po prostu sobie troszeczkę akcję. Bo jak widzicie, i tak nic szczególnego się nie działo na tej arence, poza tym, że musiałem wybić parę przeciwników. Challenge complete. I gdzieś tam po drodze mogą wam się też trofki wyświetlić, które udało mi się zdobyć. Też całkiem przypadkowo, bo będąc szczery, ja w Ratchetach nigdy jakoś nie zwracam uwagi, co trzeba zrobić, żeby zrobić daną trofkę. No chyba, że już powiedzmy robię taki treasure hunting, żeby wiecie, zdobyć trofki. Ale tak to jakoś nigdy super nie zwracałem na to uwagi, bo jakoś mnie to super nie obchodziło. Jak będę miał ochotę sobie, nie wiem, platynować Ratchety, to sobie będę je platynował. Z tego co orientuję się, to platynka w Gladiatorze. Nie wiem, tutaj jest jakby, powiem, info dosyć niepotwierdzone, bo to są powiedzmy takie plotki, ploteczki. Ja tylko gdzieś tam słyszałem, gdzieś mi się obiło o uszy, więc jeżeli ktoś oczywiście się nie zgodzi, to będzie mógł mnie oczywiście poprawić. Ale słyszałem, że w Gladiatorze ponoć ciężko jest zdobyć platynkę. W sensie, że jest to dosyć mocno czasochłonne. Nie wiem, czy to jest prawda, aczkolwiek bardzo bym chciał zdobyć platynkę w przyszłości. I myślę, że Gladiator będzie pierwszym Ratchetem, w którym zrobię platynkę. No chyba, że będzie tym reboot, bo ostatnio mam jakąś mega zajawkę na reboot. W sensie reboot Ratchet i Clank, wiecie, Ratchet i Clank 2016. I swoją drogą wypadałoby tę grę w końcu nagrać. Bo kiedyś robiłem streamy, ale wiadomo, streamy to nie let's play. Inaczej jakby, wiecie, się robi to na let's playu, inaczej na streamach. Bo na streamach to jakby wszystko na luzie tak mega prowadzisz, a na let's playu to jednak chcesz tutaj co nieco o grze powiedzieć. I o tym, co ci się podoba w grze, co ci się nie podoba. W sensie na streamie też możesz powiedzieć, ale wiadomo, no inaczej się po prostu jakby tak na to patrzy, co nie? I tutaj będzie zaraz edyt, bo jak widzicie mój stan jest krytyczny, co oczywiście doprowadzi mnie do śmierci. A jako, że śmierć była w bardzo żałosnym miejscu, to stwierdziłem, że nie będę tego pokazywał. Bo czemu? No i tutaj mamy przy okazji Dual Vipery, które się zupgrade'owały na level 3. I teraz ponownie jesteśmy tutaj na tej samej drodze, tym razem z pełnym HP, ponieważ cofnęło mnie oczywiście tam na początek areny i gdy zabiłem parę lewiatanów, to okazało się, że no mam level up, nie? Dlatego stwierdziłem, że wam to pokażę, żeby nie było, że nagle ktoś będzie miał jakieś domysły, że hej, skąd mam level 3 na przykład. Albo skąd mam level, nie wiem, 5 na jakiejś broni. A wolę takie rzeczy mimo co pokazać. Tam nawet widziałem, że skill pointa dostałem, ale szczerze nie widziałem za co dokładnie, dlatego że obecnie oglądam okienko z Vegasem na podglądzie draft, czyli wiecie, w takiej najgorszej możliwej jakości, dlatego że nie chcę, żeby Vegas mi się po drodze skraszował, bo wiecie, to jest trochę czasochłonne włączać z powrotem Vegasa i szukać momentu, gdzie jakby skończyło się komentować to, co się widzi na ekranie. It will take you up the road that leads to the next stadium. No i tutaj jak widzicie sobie dajemy jakoś radę, żeby wybić przeciwników. Nie jest to jakoś super trudne. Aczkolwiek napomknę jedną rzecz odnośnie poprzedniej misji. Mianowicie zjazd po tych rurkach, gdzie wiecie, Ratchet tam driftuje swoimi butami. To nie powiem, że nie sprawiał mi też problem za dzieciaka, więc jeżeli chcecie się bardzo śmiać z Pomidora, który miał problemy z takimi grami w wieku 7 bodajże lat, to możecie, tylko pamiętajcie, śmiejcie się z dziecka. Śmiejcie się z dziecka, które na tamten okres podejmowało się takich gierek dlatego, że nie mogło się po prostu napatrzeć na grafikę, bo jak na czasy PS2 to było po prostu no to było po prostu świetne, no nie? Jak na czasy wiecie, PS2. Czekajcie, czy ja miałem wtedy 7 lat? Poczekajcie, muszę tak teraz chwilę pomyśleć i policzyć. Nie, ja miałem wtedy 10 lat. Rocznikowo 10, ale technicznie 9, bo wiadomo, no ja jestem końcówka 9.7, więc to troszeczkę, wiecie, gdyby jeszcze tam zabrakło parę tych dni lub urodziłbym się parę dni później, no to już byłbym rocznik 98, czyli gdybym się urodził przykładowo 1 stycznia 1998, no to z rocznika 98 byłbym najstarszy, jeżeli chodzi o tam moich rówieśników czy coś. Bo jeżeli chodzi o moich rówieśników, to jestem najmłodszy, bo wiecie, jednak 27 grudzień. Czyli praktycznie prawie, że koniec roku. Kiedyś pamiętam, że dużo osób mi zazdrościło, bo mówiło mi coś takiego, że hej, masz Boże Narodzenie, masz święta i po świętach od razu też prezenty dostajesz, ale to wiecie, to tak niby w praktyce działa, znaczy nie, to niby w teorii tak działa, ale w praktyce to zupełnie inaczej wygląda. Faktycznie zdarzyło mi się kiedyś dostać prezenty, tam po świętach. Ale nie było to zawsze jako pewnik, zwykle jak ja prezenty dostawałem to jakieś tam słodycze, wiecie, no jakoś ja nie byłem jakoś super wymagającym osobnikiem, który ma dostawać jakieś, nie wiem, super duper prezenty, bo inaczej się obrazi na cały świat. Wiecie o co chodzi. No i mamy oczywiście arenę, którą tutaj sobie przyspieszymy i znowu Shellshock, którego konfrontację przyspieszyłem, dlatego że on i tak nic szczególnego nie mówił, a w momencie, kiedy by zaczął coś mówić, to wtedy bym oczywiście zostawił, no nie? Ale tak to, jak widzicie, tam po drodze się przewinęła jakaś trofka, którą zdobyłem. Że tak powiem, nic nadzwyczajnego. I to chyba będzie jedna z przedostatnich misji teraz, którą będziemy robić. O ile dobrze pamiętam, ponieważ teraz będziemy musieli się dostać do bazy Shellshocka i później będzie konfrontacja z Shellshockiem. I oczywiście misje poboczne. I chyba nie muszę wspominać o tym, że Shellshock jest jednym z najgorszych eksterminatorów. Bo nawet w cutscence, która się pojawi dzisiaj pod koniec odcinka, to będzie wspominka przez samego Ace Hardlighta, gdzie on oczywiście wyrazi swoje zdanie na temat Shellshocka, że jest on jednym z gorszych eksterminatorów, ale do tego to przejdziemy. Na razie nie spoilerujmy, chociaż i tak już zaspoilerowałem, ale ciekawy dialog się wydarzy pomiędzy Gleemanem Voxem a Ace Hardlightem. I zawsze mam problem z wymową jego nazwiska, po prostu z Ace'em. Ice baby. Ale widać, że już drugi odcinek trochę luźniej prowadzę niż pierwszy, dlatego mam nadzieję, że również wam się odcinek drugi bardziej spodoba niż pierwszy. Chociaż z tego, co widziałem, ludzie bardzo pozytywnie rozpatrzyli pierwszy odcinek. I jeżeli oczywiście chcecie, to możemy się umówić na jakiś konkretny termin, gdzie Ratchet pojawiałby się po prostu też w inne dni. Bo na razie wiecie, domyślnie jest to, że jest to seria tylko w jeden dzień, czyli w niedzielę. A jeżeli chcecie więcej Ratcheta i macie większą ochotę na Ratcheta względem Jacka, to możemy zrobić tak, że nie wiem, Jacka bym po prostu na chwilę obecną gdzieś tam przerzucił na właściwie niedzielę, a teraz na Ratchetie byśmy się skupili. Ale z drugiej strony mam już jedną sesję z Jacka na zapas nagraną, więc kurde, jakbym miał z tym zwlekać, to też byłoby źle. Zresztą nie chcę, żeby zaraz ludzie myśleli, że wiecie, że ja zaczynam X serii na raz i potem ich nie kończę, bo to nie są już te czasy, gdzie... To nie jest jakby 2018 rok, gdzie zacząłem bodajże chyba 5 let's play i praktycznie żadnego nie skończyłem, z tego co dobrze pamiętam. Teraz to są już trochę inne czasy. Teraz są to czasy, gdzie jak już coś zaczynam, to chcę to skończyć, dlatego też nie bez powodu wracam do Super Mario 64. Ponieważ jest to gra, którą mimo co zacząłem rok temu, ale warto byłoby ją skończyć. Dla samej chociażby... Dla samego siebie i chociażby dlatego, żeby już nie pojawiały się komentarze, że zaczynam X serii, a potem nie kończę ich. I wiecie, może to zabrzmić jak jakiś taki ból dupy z mojej strony, ale... Ale no. Może to zabrzmić jak jakiś ból dupy z mojej strony, ale po prostu mówię... Boli mnie trochę fakt, że no... Że ktoś tak może pomyśleć, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, bo już tak trochę odpłynąłem. No, jesteśmy przed bazą teraz. Przed bazą Shellshocka. Challenge complete. No i teraz oczywiście... timelapse z walki, dlatego że zostawię wam powiedzmy tą końcówkę walki z tego względu, że i tak nic szczególnego się nie wydarzyło w trakcie powiedzmy normalnego tempa tej walki. Z tego względu, że... Z tego względu w zasadzie, że i tak tutaj nas atakują przeciwnicy. No, to chciałem powiedzieć. Sorki, po prostu teraz taką... się zamotałem trochę. Tutaj jak widzicie mamy nanotek, że tak powiem, w skrzynkach oraz ammo, które możemy sobie zbierać, które oczywiście jest nam bardzo potrzebne, żeby pokonać Shellshocka i pozostałych. Ale spokojnie, zaraz wrócimy do normalnego tempa, gdzie już unicestwimy Shellshocka raz na zawsze. I przy okazji mamy tutaj Dual Vipersy, które poleciał na level 4. I teraz wracamy do normalnego tempa, gdzie tutaj byłem bardzo bliski śmierci. Na szczęście moi dwaj pomagierzy mi pomogli pozbyć się Shellshocka, dzięki czemu zaraz on po prostu dednie. A skąd wiem, że on zaraz dednie? A stąd, że musiałem wyciąć pewien fragment walki, gdzie ja dadłem. Ponieważ tak, staram się fejle wycinać w postprodukcji. Ze względu na to, żebyście po prostu, wiecie, nie musieli oglądać czegoś po 5000 razy, co robię, co wiecie, co mogę zrobić szybciej dosyć i to w postprodukcji jeszcze przyspieszyć. Dobra, no i zaraz Shellshock w zasadzie będzie pokonany, za chwilę będzie jego wielki koniec i będziemy mogli co jedynie sobie, że tak powiem, pogratulować, że udało nam się pokonać pierwszego Eksterminatora. Dla mnie to jest i tak dalej w cudzysłowie Eksterminator, dlatego że no jest dla mnie jednym z najsłabszych, jak nie najgorszych Eksterminatorów i troszeczkę jestem w stanie tutaj podbić do zdania Ace'a, który chcąc nie chcąc, no ma w tym wypadku rację. Że jednak jest on słaby, się mocno i generalnie no nie ma z niego żadnego pożytku, to chciałem powiedzieć. To już ostatni pasek zdrowia. Musimy zwrócić uwagę, że każda sekcja to w pewien sposób mu ładuje na nowo pasek zdrowia, tak więc miejcie to na uwadze, bo nie jest to tak, że przykładowo jeżeli mu w pierwszej sekcji zabraliście, nie wiem, pół paska, to nagle w drugiej sekcji też będzie pół paska zabrane. Po prostu ten pasek zdrowia się regeneruje i miejcie to na uwadze. Przepraszam, jeżeli gadam jak potłuczony, ale przyznam wam się szczerze, że trochę, że tak powiem, pociągnąłem za trunkiem, mianowicie żywca się napiłem. Look at those idiots cheering! 6 million bolts of hardware down the drain, and those ingrates are celebrating like I won the freaking lottery. Remind me why I put up with these morons. Who else would watch Vox News? Temptation, Asteroid, Galaxy's Funniest Decapitations. Yeah. Queer Eye for the Tyrannoid. I get it. Seems we've underestimated our Lumbax friend. You got lucky. Shellshock was too slow and too stupid to be an exterminator. He should have been retired years ago. Well, he's retired now. Ratchet, however, he just may be useful. He's even more popular than you were back in your heroic youth. Come to think of it, he even reminds me of you. I said he got lucky. His luck won't last forever. No i czas zacząć montaż, czyli innymi słowy teraz zaczynamy misje poboczne. Jak widzicie, pierwsza z nich wygląda następująco. Musimy zniszczyć działka, które będą nas tutaj atakować. A w międzyczasie opowiem wam, co się działo w cutscence, więc w dużym skrócie. Vox wkurzył się, bo Shellshock został zgładzony. Ace coś tam powiedział, że on powinien być dawno zgładzony, bo nie nadawał się on na jednego z eksterminatorów. Bo wiecie, bo Ace po prostu uważał, że Shellshock był słaby. Vox po dłuższym namyśle zaczyna gadać, że Ratchet przypomina mu Ace'a z młodości, kiedy faktycznie był dobrym czempionem i przez to Ace się striggerował i między nimi doszło do pewnej dyskusji. Drugie zadanie to jest po prostu powtórka pierwszego zadania z pierwszej strefy, gdzie po prostu musieliśmy wybić daną część zombie. Tylko w tym wypadku musimy po prostu pozbyć się wrogów, no i przy okazji dostaliśmy Magma Cannon Upgrade level 6. No i teraz kolejne zadanie, no to na arence przyspieszone, gdzie musimy po prostu 5 rund wytrzymać na jednej arence i to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o te poboczne zadania. Ja specjalnie mówię to przyspieszyłem dlatego, żebyście wy mieli powiedzmy jakiś taki montaż, żeby nie było, że po prostu będzie to wszystko w nudny sposób prowadzone i będę po prostu zmulał pałę, nie? Przy tym, bo mówię, gdybym zostawił to normalnie, to nie dość, że odcinek by trwał około 50 minut, to jeszcze byłby po prostu nudny. Aczkolwiek jeżeli uważacie, że ten odcinek według was jest nudny, że jest słaby, że jest gorszy od pierwszego, spokojnie, w następnym tygodniu postaram się nabrać siły, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Każdy z nas ma po prostu lepszy i gorszy dzień. To by było na tyle z mojej strony. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta Gladiator. I nie tylko. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy jest prowadzony let's play, że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw subskrypcję. Wbij na socjale, linki są podane w opisie. Oczywiście dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia po więcej. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa.